wszystkie sprawy, które tutaj poruszamy, oparte są na prawdziwych wydarzeniach. Choć trudno w nie uwierzyć komuś, kto myśli racjonalnie, bo jak wytłumaczyć dzisiejszą sprawę gadającej mangusty? Ja myślę, że George Lucas mógłby z tego zrobić naprawdę fajną sagę, ale my nazywamy się Aleksandra Filipek i Paulina Zawicka, a to jest nasza kolejna historia nie do uwierzenia. Stranger Things. Sprawa druga. Jeff, gadająca mangusta. Miejsce. Cushions Gap w pobliżu Dalby na wyspie Man. Data. Jesień 1931. Na samotnej farmie znajdującej się na położonej między Wielką Brytanią a Irlandią Północną wyspie Man jest miejsce, w którym na początku XX wieku rozgrywała się jedna z bardziej tajemniczych spraw paranormalnych. To zróbmy teraz klimat. To właśnie tu, w domu Jamesa i Margaret Irvingów, po raz pierwszy zaobserwowano przedziwną istotę, którą bardzo ciężko sklasyfikować. Czytałam w artykule na portalu Mental Floss, że na początku Irvingowie nie widzieli w tym nic dziwnego. Po prostu uznali, że między deskami ich starego domu zagnieździło się jakieś zwierzę. Już nieraz mieli tam myszy czy łasice, więc nic z tego sobie nie robili. Pan Irving miał nawet w planach wyeksmitować tego lokatora, ale przez natłok pracy wciąż o tym zapominał. Aż, słuchajcie, zrobiło się naprawdę niepokojąco. I tu zaczyna się ta część historii, w której będziecie nas podejrzewać o to, że gramy w drużynie reptilian Edyty Górniak, ale podkreślamy to jeszcze raz. To wszystko oparte jest na faktach. Dobrze, to ja wrócę w takim razie do naszej historii. To coś udawało odgłosy innych zwierząt. Czasem próbowało szczekać jak Mona, owczarek państwa Irvingów. Innym razem imitowało owce, czasem też ptactwo. W październiku Warrey, córka Irvingów, zobaczyła tajemniczego lokatora po raz pierwszy. Według niej wyglądał trochę jak taka większa łasica, tylko był cały żółty. No i teraz słuchajcie, w listopadzie zwierzę zaczęło nucić hymny i piosenki. Ja wiem, jak to brzmi, ale to jest prawda. A chwilę później przemówił. Miał okropnie piskliwy głos, aż kłuł w uszy, ale mówił całkiem wyraźnie. Pierwszy raz odezwał się do Warrey, ale potem gadał do wszystkich i czasem też śpiewał, a szczególnie lubił hiszpańskie piosenki ludowe, które Irvingowie puszczali na gramofonie. Zdajemy sobie sprawę, to brzmi naprawdę niewiarygodnie, ale to w końcu Stranger Things, program o sprawach, które trudno pojąć. Jestem w ogóle ciekawa, co to zwierzę powiedziało do Warrey za pierwszym razem. Stwór kazał mówić o sobie Jeff. Powiedział też wtedy, że jest wyjątkowo inteligentną mangustą, która urodziła się w 1852 roku w Indiach. Chociaż innym razem mówił, że jest duchem łasicy albo demonem z piekła rodem. Tak podaje Christopher Joseph w swoim artykule dla 14 Times, czasopisma zajmującego się fenomenami nadprzyrodzonymi. Najważniejsze jest to, że Jeff rozmawiał z Irvingami niemal codziennie. Czasem był miły, czasem prosił o puszczenie mu ulubionej piosenki, innym razem straszył albo im groził. A w załączniku do tego samego artykułu znalazłam parę jego wypowiedzi. Już się boję zapytać, ale przeczytaj nam to najciekawsze. Na przykład, jeśli będziecie dla mnie mili, to przyniosę wam szczęście, ale jak będziecie nie mili, to wybiję wam cały drób, nigdzie go przede mną nie schowacie. O, albo to jeszcze mnie przeraziło. Rozdzielam atomy, jam jest piąty wymiar i ósmy cud świata. O. Margaret i Warrey bały się i chciały utrzymać istnienie Jeffa w tajemnicy przed sąsiadami, ale z kolei James był nim tak zafascynowany, że postanowił opowiedzieć o tym paru osobom w pobliskim Dolby. Miałyśmy tak samo, też bałyśmy się opowiadać wam tę historię, a z drugiej strony nikt nas nie mógł powstrzymać. Nie, ja próbowałam, ale dobrze, wracamy do historii Jeffa. Słuchajcie, wśród miejscowych zaczęła się rodzić legenda o strachu z Dolby. Niektórzy mieszkańcy okolicznych wsi twierdzili, że również go widzieli. Jeff miał na przykład upodobać sobie jazdę autobusem. Jednak nie wszyscy sąsiedzi wierzyli w prawdomówność Irvingów. Niektórzy, mówiąc wprost, otwarcie ją kwestionowali. A jakoś trudno im się dziwić, prawda? Niektórzy mieszkańcy Dolby mieli nawet swoją teorię. Oni twierdzili, że Margaret i Warrey nie znoszą domu na odludziu i robią starego Jamesa w konia, żeby się po prostu przestraszył i sprzedał tę ruderę. No i jedna z koleżanek córki mówiła też wprost, że Irving główna jest dobra w udawaniu głosów i nawet nie musi ruszać ustami. Mimo braku zgodności co do prawdomówności Irvingów, legenda Jeffa rosła i zataczała coraz szersze kręgi. Zainteresowała się nią wielu tropicieli zjawisk paranormalnych z początku XX wieku i pod domem Irvingów zaczęło się robić dosyć tłoczno. Ale jak domyślacie się, rodzina nie chciała jednak rozgłosu, dlatego większość ciekawskich gapiów musiała obejść się jednak smakiem. W 1935 roku James zrobił jednak wyjątek dla dwóch wyjątkowych gości. Byli nimi pracujący w należącym do BBC czasopiśmie The Listener, dziennikarz Richard S. Lambert oraz jego przyjaciel słynny na całą Wielką Brytanię, badacz zjawisk paranormalnych Harry Price. Czego dowiedzieli się u Irvingów? Miejsce: Londyn. Data:
1936. Na początku korespondowaliśmy z Jamesem. Wysłał nam próbki sierści, zdjęcia rzekomych śladów Jeffa. Harry zebrał je do badania. Tak, moi eksperci stwierdzili, że sierść nie pochodzi od mangusty. Co więcej, nie pasuje ona do żadnego gryzonia. Ani królika, ani szczura, ani łasicy. A ślady na zdjęciach były bardzo niespójne. Przednie łapy były o wiele za duże jak na istotę małych rozmiarów. Z drugiej strony, według opisu Rivingów, Jeff miał mieć ogromne, niemal ludzkie dłonie. No, wobec tych nieścisłości wybraliśmy się na ich farmę. Ale nasze obserwacje z tej wycieczki były raczej rozczarowujące. Sierść, którą wysyłała nam rodzina, prawdopodobnie pochodziła od ich owczarka, a ślady stóp na przykład, które nam pokazywali, wyglądały jak narysowane patykiem. Wyjeżdżając, poprosili Jamesa Irvinga, żeby zrobił zdjęcie istocie i wysłał do nich. Mężczyzna obiecał, że się tym zajmie, a kilka tygodni później przyszedł list. Irvingowie skarżyli się w nim, że trudno jest fotografować Jeffa, bo on sobie tego po prostu nie życzy. Miał im powiedzieć, i tutaj cytat... Paulina, chcesz być Jeffem? Spróbuję, tylko muszę jakoś głos obniżyć. No próbuj. Uwaga. Jestem dziwadłem, mam dłonie i stopy. Możesz tak jeszcze bardziej groźnie. Dobra. Jestem dziwadłem, mam dłonie i stopy. Gdy mnie zobaczycie, to zemdlejecie, skamieniejecie, zostaniecie zmumifikowani i zamienieni w słup soli. Dziękuję bardzo, proszę. Bardzo ładnie. Do tego listu załączone było zdjęcie, na którym według rodziny widać było łeb Jeffa. Znaczy nie wiem, ja tam widzę tylko krzaki. Na podstawie tych dowodów Price wysunął wniosek, że Jeff nie był faktycznym zjawiskiem paranormalnym, a zwykłym oszustwem, w które w jego opinii zamieszane były Margaret i Warrey. Jednak jedna rzecz nie dawała mu spokoju jako ekspertowi od zjawisk paranormalnych. W liście do jednego ze swoich czytelników napisał tak. Większość takich spraw to oszustwa. Ludzie chcą rozgłosu, pieniędzy lub tego i tego. W tej sprawie zastanawiające jest to, że Irvingowie nie chcą żadnej z tych rzeczy. Ba, aktywnie starają się im zapobiec. Nie życzą sobie gości. Odmawiali, gdy jedna z gazet zaproponowała im kupno zdjęć stwora. To samo zrobili, gdy pewien Amerykanin z Broadwayu zaproponował im $50,000 za prawa do historii Jeffa. Price nigdy do końca nie rozwiązał tej zagadki, ale razem ze swoim partnerem, Richardem Lambertem, napisał książkę The Hunting of Cashin's Gap, w której opisał szczegółowo historię Jeffa i Irvingów. James Irving zmarł w 1945 roku, a jego żona i córka niemal natychmiast wyprowadziły się z farmy. Sam Jeff został niemal zapomniany przez media, choć co jakiś czas nowe pokolenie zainteresowanych tym, co paranormalne, trafiało na książkę Lamberta i Price'a i na nowo próbowało rozwiązać tajemnicę z farmy Cashin's Gap. Miejsce utajnione na prośbę poszkodowanej. Data 1970. Prawie 40 lat od tych wydarzeń dziennikarz magazynu Fate, Walter McGraw, odnalazł Warrey Irving i przeprowadził z nią wywiad na temat Jeffa. Kobieta, mimo upływu lat, nie kryła żalu i rozgoryczenia. Mówiła tak. Powtórzę to, co mówiliśmy z rodzicami od początku. Jeff istniał naprawdę, a nasze interakcje z nim zrujnowały mi życie. Byłam nieśmiałą dziewczynką. Nadal jestem nieśmiała, a przez te wydarzenia spotykałam masę ludzi. Większość z nich mówiła o mnie okropne rzeczy, że jestem oszustką, brzuchomówczynią albo wariatką. Inne dzieciaki się ze mnie śmiały i nazywały dziwaczką. Musiałam się wyprowadzić z wyspy. Codziennie modlę się, żeby nikt w mojej obecnej pracy nie dowiedział się o tamtych wydarzeniach. To, że jestem starą panną, też jest winą Jeffa. Jak mogłabym opowiedzieć rodzinie swojego potencjalnego męża o tym, co mnie spotkało? Czy strach z Dolby, Jeff, gadająca mangusta istniał naprawdę, tak jak utrzymuje rodzina? Może był desperacką próbą zwrócenia na siebie uwagi? A może był wytworem bujnej wyobraźni żyjących na odludziu Irvingów, jak przypuszczał Harry Price? Tego nie dowiemy się nigdy. Niezależnie od tego, czy był duchem, demonem, poltergeistem, zbiorową halucynacją czy oszustwem, odcisnął trwałe piętno na członkach rodziny Irvingów i ich sąsiadach z Dolby. Stranger Things.